Cześć. No to ćwiczenie numer 3, tym razem dla par, także Ania, tam proszę Cię do tej kamery, żebyś wyszła i zaproszę Cię tutaj. No bo było jedno... Dzień dobry. Prawda, dzisiaj wywiadu nie będzie, ale pokażę ćwiczenie. Bo było jedno proste ćwiczenie dla kobiet, ale tak naprawdę super skuteczne, które sama używam na co dzień. Dla mężczyzn przypominam rozciąganie penisa i worka, dla kobiet masaż jajników i piersi. I słuchajcie, proste ćwiczenie dla par. Często jest tak, ja uwielbiam robić, poproszę, żeby mi robiono albo żebym robiła mojemu kochanemu. Słuchajcie, przechodzimy często z pracy zmęczeni albo zabieganiem, czymś myślimy i cały czas nam w tej głowie te myśli tam latają. Jesteśmy napięci w ciele. Jest bardzo prosta metoda, która nazywa się spłukać wszystko deszczykiem, rozświetlić wszystko słoneczkiem. Może to zabrzmi tak dziecinnie, ale niech to będzie, ale to nazwijmy to fachowo, dobrze. Zdjęcie negatywnych myśli i wszystkiego, co czuję z pleców i otworzenie przepływu i lekkości. Zwłaszcza naprawdę, jak wracacie z pracy, nawet zakupów, bo korzystacie z tego. To trwa 30 sekund, nie wiem, może minutę. A w ogóle będziecie inaczej się czuć w ciele, bo cały czas idziemy do komunii, czyli komunikacji intymnej. Komunia to wyjście z myśli, wejście w oddech, poczucie tego, że ciało jest święte i że może komunikować z drugą osobą. Dobra. No i to proste ćwiczenie, tak może trochę się tutaj tak szedłem do przodu, co tak scena ostała, tak. No i powiedzmy, i to naprawdę nie ma znaczenia, czy kobieta mężczyźnie, czy mężczyzna kobiecie. Słuchajcie, bierzemy sobie po prostu deszcz z góry autentycznie. I możecie za pomocą takich łapek, o takich łapek, jak tygryski, takie bierzemy sobie i opłukujemy sobie, biorę, słuchajcie, właśnie takie tempo, nie szybkie, wolniutko. Biorę z pleców i wszystko wzdłuż pleców, wzdłuż kręgosłupa ściągam deszczyk, obmywa deszcz, woda obmywa. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale teraz potem pokażemy jeszcze to, może to jest... Ja trzymam sobie kostki na dole, dobra? Łapię zapięty na chwileczkę. I powtórzę to sobie jeszcze dwa razy. Jeszcze pojadę teraz jeszcze tym takimi palcami, takimi zgiętymi. A teraz już tak całą dłonią wyczyszczę wszystko, co jeszcze nie zeszło. I już teraz zaproponuję, żeby stanęło trochę szerzej, luźniej. Nie, stawię sobie dwa ciągi kolana, to już ten moment, kiedy żeby słuchaj, weź już to puść. Puść dokładnie, jeżeli trzeba, pamiętajcie, jeszcze po rękach zjechać. Też ze trzy razy. Proste. Na maksa skuteczne, czyli moje ulubione ćwiczenia. Wszystkie będę Wam pokazywała proste, a skuteczność 1000%. Nie sta. Jak to czujesz? Cudownie. Prawda? Mm-hmm. Zobaczcie, lecz nie świeżona. Tak. No ale teraz trochę energii mamy sobie dać. Czyli to jest tak, żeby słoneczko sobie tam się weszło, to ziemia sobie kwitnie. Czyli teraz rozkwitamy sobie, napełniamy Cię takim otwarciem, radością. Tak, i ja Cię poproszę, żebyś przypominała to wszystkim luźniejsze kolana. To jest tak jakby nie trzymają kolana mocno, tylko to jest takie puszczam sobie kolana i jednocześnie nie zginam się, tylko puszczam kolana. To tutaj tam. I słuchajcie, biorę od dołu. Tutaj możemy sobie jechać dobrze, można sobie jechać wnętrzem nóg, tak? Gdzie sobie jeździć tą tutaj trasą. I tym wnętrzem nóg sobie będziemy jechać po pachwinach do góry, będziemy sobie lecieć. Lecimy po pachwinach i jeszcze środkiem nóg po pachwinach, środkiem głowia. Jeszcze. Słuchajcie, no ile to zajmuje? Z 30 sekund jedna? To jest super. No? Tak, to jest takie rozprowadzenie do... Chwilę. No. To
Właśnie, taka uważność. Takie wejście w oddech i takie... Aha, okej, okay, nie? Super, wiem gdzie jestem, czuję się, czuję siebie. To jest to tak, co też często mówią, że jak ludzie przychodzą po pracy, zamiast zajmować się gdzieś, usiąść im na chwileczkę, tylko się zastosować, no to biorą się zrobienie obiadu, na przykład, bo obiad ważny, czy rób lekcję, tak? Zróbcie nawet to ćwiczenie sobie z dzieckiem. Też można, przecież nie jest problem, chodź. Po prostu się tym zobaczy. Ok, już mamy kolejnego klienta, także dziękuję bardzo, do widzenia. Dzięki, do widzenia.